klub Ona w Lublinie. Tak no, jest. Może szefowa, dobra? Opowiadajcie, proszę. Ania Berlicka. Tak, jest nas nawet sporo. Ciągle nowe dziewczyny, ciągle nowe inicjatywy. Naprawdę to nie jest banał, że mamy energię i mamy chęci. Nasz klub to dziewczyny z pasją. Nie tak jak my wszystkie w Polsce. Rzeczywiście ta pasja z nas wychodzi i my ją czujemy. Spotykamy się, mnóstwo mamy tematów, nowych tematów, inicjatyw. Nie możemy się doczekać do następnych spotkań. Co wam to daje? Jakie cele sobie stawiacie? Jak powiedziałam, jesteśmy osobami z pasją, aktywnymi i bardzo dobrze jest się móc podzielić czymś, nie tylko pracą zawodową, ale naszymi pasjami na co dzień, po pracy. Czy wszystkim pozytywną energią. Czy macie na to czas? Mamy, oczywiście znajdziemy. W tym, co robimy, nie jesteśmy osamotnione, że takich kobiet jak my jest cała Polska, tylko niech one się po prostu ujawnią, przyjdą do nas i będą razem z nami. Polska, już nie tylko Polska, bo powstają kluby za granicą z inicjatywy właściwie Ani Berlickiej w Chicago, w Norwegii teraz. No, ja też chcę stworzyć w Niemczech, bo tam mam siostrę, też po 50+, więc myślę, że warto, to się wszystko otwiera, to fajne jest. Nie ma spotkań, które są przypadkowe. Nie jesteśmy tutaj przypadkowo. Nie, ponieważ w życiu nie ma żadnych przypadków, jeżeli chodzi o spotkania, na pewno. Przypadkiem to można tylko mrówkę rozdeptać. Natomiast każda osoba spotkana, którą spotykamy w naszym życiu, ma do spełnienia dla nas i my dla niej w naszym życiu jakąś misję. I czasami nam się wydaje, że to nie tak, ale po latach nawet możemy wrócić do tego i widzimy, że tak jest, że to jest prawda. I myślę, że tu nie jesteśmy przypadkiem, mamy takie same myśli, takie same cele, dążymy, ale jesteśmy dlatego, że mamy podobne fale, gramy na tych samych falach. Co wam dają te spotkania z kobietami? To was zmienia? A tak, nas na pewno zmienia, a przede wszystkim pokazuje wielu z nas, że możemy w sobie coś odkryć. I to jest bardzo piękne, że my się sobą dzielimy. Bardzo to budujące. Dowiaduje się rzeczy niesamowitych. Klub Ona w Chicago, w Niemczech, w Norwegii. To jest niesamowite przedsięwzięcie. Słuchajcie, dziewczyny, jesteśmy po prostu bombowe. No nie? Pozytywnie zakręcone. Pozytywnie zakręcone, czyli Klub Ona z Lublina pozdrawia wszystkie one.